Dzień dobry, nazywam się Kazimierz Stachurski. Dano mi jeszcze drugie imię, Konstanty. Czasami używam tego drugiego imienia, więc Kazimierz Konstanty Stachurski. Urodziłem się w Ołtarzewie. Dzisiaj to już jest dzielnica naszego miasta Ożarów. W marcu 1951 roku. I od tamtej pory zawsze w Ożarowie mieszkałem i starałem się przyglądać i starałem się zawsze uczestniczyć w tym, co było ważne dla naszej społeczności. 1989, który dla Ciebie był ważny, bo mówisz, że skończyłeś lat... 38. To już jest dla faceta wiek taki mocno zaawansowany, 38 lat, to już pora, tak powiem, zobaczyć, co się zrobiło i co by się jeszcze chciało zrobić. W roku 1989 byłem pracownikiem Zamku Królewskiego w Warszawie. Pracowałem w takim dużym ośrodku sztuki, który był podzielony na kilka takich sekcji. Ja byłem kierownikiem działu ekspozycji numer 1. To jest ta część, gdzie są najważniejsze sale apartamentu królewskiego na pierwszym piętrze, a także sale na parterze, które były urządzone inaczej. Nie zachowało się wiele dokumentów, ale były zrobione tak, aby edukacyjnie można było jak najwięcej o zamku opowiedzieć. Mówisz, że pracowałeś z profesorem Geisztorem? Szefem zamku, dyrektorem, pierwszym dyrektorem odbudowanego Zamku Królewskiego, który nosił wtedy tytuł Pomnika Kultury, Historii i Kultury Narodowej, był profesor Aleksander Geisztor, wspaniały człowiek, znakomity historyk, też historyk sztuki po części, zajmował się także archeologią. Wtedy był dyrektorem Zamku Królewskiego, ale był także prezesem Polskiej Akademii Nauk. Tak. I zapamiętałem ten rok 89, bo już na początku lutego profesor na takich spotkaniach mówił: będę troszkę zajęty w najbliższym czasie, bo rozpoczynają się plenarne obrady okrągłego stołu. Było to coś niesamowitego, wszyscy trzymaliśmy kciuki. No, wiadomo, że przeczuwał każdy człowiek, który się interesował polityką, że no, idą jakieś zmiany, ale jeszcze pamiętaliśmy także, że w końcu nie tak dawno, 6 lat temu niespełna skończył się niesławny stan wojenny, więc wszystko było takie bardzo, bardzo jeszcze delikatne. Ale pamiętam, bo profesor o tym mówił i o ile mi pamięć nie myli, na początku lutego, bodajże 6 lutego, pierwsze te obrady się rozpoczęły. Dla mnie jeszcze jako pracownika muzeum ten rok był strasznie ważny. Oczywiście zamek był najważniejszy. Wcześniej pracowałem w Muzeum Narodowym w Warszawie. Byłem przez ponad półtora roku kuratorem, czyli można powiedzieć takim jakby kierownikiem oddziału w Łazienkach. Ale rok 89 też dzięki panu profesorowi rozpocząłem kontakty i taką dużą przygodę muzealną. Kontakty z Muzeum Polskim, ale nie w Polsce. A w Rapperswilu, pewnie? Muzeum Polskim w Rapperswilu. Przepraszam, że ci wchodzę słowa, ale czy to jest efekt takiego otwarcia po okrągłym stole? Czy to jakoś tak wcześniej się zaczęło? Ja myślę, że, no, że to jest efekt, rzeczywiście. Polonia zagraniczna, Polacy zorganizowani w krajach zachodu Europy, w Ameryce, w Australii,
byli nastawieni dosyć ostrożnie do rządów Polski Ludowej. Natomiast w roku 89 zaczęło się to wszystko tak powolutku, jak powiem, zmieniać i ci bardziej ruchliwi szefowie i ci moderatorzy tych jednostek kulturalnych, polonijnych na Zachodzie uważali, że przyszedł czas, żeby nawiązać kontakt z podobnymi instytucjami w Polsce, bo liczyli bardzo słusznie, że mogą sporo na tym skorzystać. Placówki kulturalne, polonijne oczywiście znakomicie prowadzone, ale zawsze tam było mnóstwo serca, ale ciężko było, tak powiem, z siłą fachową. A w przypadku muzeum ta siła fachowa to są fachowe opracowania zbiorów, to są działalności konserwatorskie. Tam sobie nie można pozwolić na dyletantyzm, jakieś takie dobrowolność. Tam musi być to zgodnie z przepisami. I kustosz tego muzeum w Rapperswilu nawiązał kontakt właśnie z panem profesorem Gisztorem, nawiązał kontakt jeszcze z innymi działaczami polonijnymi w Londynie, którzy mieli dobre kontakty i relacje z Zamkiem Królewskim. I tak to się rozpoczęło, że zostałem na długie 12 lat takim kustoszem, pomocnikiem, który raz, a czasami dwa razy w roku odbywał podróż z Warszawy do Rapperswilu, aby po pierwsze uporządkować całą dokumentację zbiorów, przeprowadzić ich sfotografowanie, ale najważniejszym zadaniem było to, że zamek rapperswilski, który jest własnością gminy tego miasta, gminy Rapperswil, był w remoncie i była wielka okazja dla tych działaczy muzealnych, aby zrobić nowe otwarcie ekspozycji. No i nas w to włączono, licząc, że ekspozycję rapperswilską, o której być może tam jeszcze potem powiem, wzbogacą depozyty ze zbiorów polskich. No bo ekspozycja rapperswilska to jest taki zestaw sal muzealnych, które miały pokazać związki polsko-szwajcarskie. I wtedy to było bardzo na czasie, dzisiaj to może byłoby już mniej popularne, tę wielopokoleniową walkę Polaków o odzyskanie niepodległości. Tak. No to dla mnie ten rok był taki dosyć ważny i w wieku 38 lat człowiek jeszcze ma sporo wigoru. Zapewne. Mógłbym. Bardzo wpłynęło na rozwój swojej kariery. Tak. Z takich rzeczy zawodowych zapamiętałem jeszcze, że w roku 89 wśród ludzi zajmujących się sztuką dawną rozpoczęły działalność rosnące jak grzyby po deszczu antykwariaty i domy aukcyjne dzieł sztuki. Coś, co na Zachodzie było normalne, w Londynie, w Wiedniu, w Paryżu, aukcje dzieł sztuki, u nas to było nie do wyobrażenia z wielu powodów. Po pierwsze, sztukę można było kupić, typu meble, stare obrazy, czy sztukę zdobniczą w salonach desy, których było troszkę, w różnych, zwłaszcza wielkich miastach, w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie, w Gdańsku. No ale były też problemy, aby to wywieźć za granicę, a niektórzy mieli takie pomysły. No, że to jest oddzielna sprawa, ale zaczęły powstawać domy aukcyjne, które proponowały handel antykwaryczny, a także bardzo efektowne aukcje dzieł sztuki i raptem na rynku okazało się, że są bardzo efektowne
eksponaty. Mhm. Pojawiły się nazwiska takie jak Chełmoński, Marczewski, zdarzał się nawet Matejko, Siemiracki. To wszystko było w prywatnych zbiorach? I to było w prywatnych zbiorach. I to był taki zupełnie inny standard. No, wtedy to jeszcze było na 5 chyba lat przed zmianą kursu złotego, więc możesz sobie wyobrazić kwoty, które padały za zakup obrazu, na przykład 150 milionów albo tam 10 milionów, to były niesamowite. No tak, ale to rozumiem, że to już jest przed, bo w tym 89 roku jeszcze zarobki się kształtowały, ja sama pamiętam, bo pracowałam jako nauczycielka wtedy, to zarabiałam jakieś tam 1000 złotych. Tak. Czyli to jest po prostu efekt tych zmian po 89 roku. Czy to zaobserwowałeś jeszcze przed wyborami, przed 4 czerwca, czy to już było po wyborach 4 czerwca, kiedy Polacy zdecydowali się na... To się zaczęło tak naprawdę jesienią, czyli już po... czerwcowych wyborach. Już po ukształtowaniu się rządu Tadeusza Mazowieckiego. Tak. Zwłaszcza, że jakoś tak późną wiosną, gdzieś w drugiej połowie marca, pamiętam, że został usankcjonowany handel dewizami. Już człowiek, który posiadał dewizy, nie musiał, prawda, dysponować jakimś tam bonem PKO-skim, tylko mógł mieć prawdziwą walutę, niemiecką, amerykańską oczywiście. Ona była zawsze najbardziej taka pożądana. Jeszcze wrócę na chwilkę do naszego podwórka gminnego. Przypominam sobie, że właśnie pod koniec lat 80. troszeczkę więcej zaangażowałem się w działalność bardzo ciekawego towarzystwa, najstarszej instytucji społecznej, jaka do dzisiaj działa dosyć dobrze w naszej gminie, czyli założonego w 1906 roku, założonym Towarzystwie Miłośników Ołtarzewa. To jest rzecz, której my, ołtarzewianie, zwłaszcza mieszkańcy osiedla Ołtarzew, kiedyś zwanej Kolonią Ołtarzew, bardzo sobie cenimy, a zawdzięczamy tę działalność i organizację jakby tego osiedla wspaniałemu człowiekowi, Stanisławowi Kirbeciowi. To był z pochodzenia Polak, ale też i generał bodajże rosyjski, wspaniały inżynier i projektant, który zostawił po sobie znakomitą pamiątkę w przedwojennej Warszawie, czyli wspaniały, żelazny, kratownicowy most Kierbedzia, prawda, i nowy zjazd. Eugenia Kierbedziowa przekazała bibliotece obecnej bibliotece na Koszykowej, miasta stołecznego Warszawy, wspaniały gmach, który się do dzisiaj nazywa gmachem Kierbedzia. Więc to była wspaniała rzecz. Stanisław Kierbedź miał taki pomysł, bo pewno dysponował jakimiś tam niezłymi środkami, że chciałby zorganizować w pobliżu Warszawy takie osiedle, które byłoby przeznaczone do zagospodarowania, zamieszkania przez rzemieślników. I ta Kolonia Ołtarzew, dzisiaj to jest osiedle ograniczone ulicami Poznańską, Umiastowską, Zamojskiego i Rolną. To jest taki obszar cirka 160 hektarów. Był podzielony, podział do dzisiaj jest zachowany, na ulicę przecinającą się pod kątem prostym i podzielony na działki dla jednej rodziny. Wyobraź sobie, na działki nie mniejsze jak jedna morga, to była w rosyjskim zaborze. To jest tak 5600 metrów. To było na jedną rodzinę. Dzisiaj jak rodzina zdobędzie działkę 450-600 metrów, to skacze do góry, no ale już samochód musi trzymać na chodniku. A wtedy... Także to było takie jeszcze jedna... Pamiętam, że wtedy
jakoś tak ruszyliśmy troszkę z większą nadzieją, że uda nam się, nam członkom Towarzystwa Miłośników, troszeczkę zadbać o park ołtarzewski. I no, jeszcze nam się nie marzyło, że kiedyś będzie taka dobra współpraca z Urzędem Gminy, że będzie można go zagospodarowywać, ale byliśmy dumni, że w tym osiedlu jest 15-hektarowy park, są 3 stawy i tego, że tak powiem, to nie jest takie, tak powiem, powszechne. Ale że to jakoś tak cudem przetrwało czas komuny. Nie zostało to strasznie zdewastowane, zniszczone, bo większość takich parków, takich... Ale zawsze prezesi Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa mieli niezłe kontakty także z naczelnikami tutaj Rady Gromadzkiej, bo muszę musisz jeszcze pamiętać, że pierwszym prezesem Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa był wspaniały człowiek z zawodu ogrodnik, Klemens Kusociński, ojciec małego Januszka, który też na tym osiedlu się wychowywał, bo państwo Kusocińscy przybyli do Ołtarzewa i się tutaj osiedlili przy ulicy Kościuszki w 1907 roku. Gdzie kiedy Janusz Kusociński miał wtedy 8 czy 9 miesięcy. I przy jego pierwsze 20 lat, co najmniej, to było Ołtarzew. Ja widzę, że musimy się umówić na kolejną rozmowę, ale taką rozmowę związaną wyłącznie z Towarzystwem Miłośników Ołtarzewa. Dobrze. Bo to trzeba nagrać i trzymać to dla potomnych, żeby każdy mógł usłyszeć. A teraz wróćmy do 89 roku. Jeszcze do twojej małej ojczyzny Ołtarzewa. Powiedz mi, czy zaczęłaś obserwować jakieś zmiany wokół siebie, koło swojego domu, wśród sąsiadów? Czy ktoś się angażował w wybory? Czy jakieś komitety obywatelskie powstawały? No, jak ludzie zareagowali na to wszystko, co się działo najpierw u góry i jak ty to odbierałeś tam wśród swoich współmieszkańców? Pod koniec roku już po tym pięknym 4 czerwca, po tej drugiej turze wyborów do Sejmu i do Senatu, kiedy się okazało, że Senat w 99% jest Senatem Solidarnościowym. Oczywiście Sejm kontraktowy przewidywał, prawda, podział tych mandatów, ale to był ogromny postęp i zaczęły się, nie mogę teraz powiedzieć, bo nie śledziłem tego bardzo wtedy jeszcze blisko, zaczęły się też rozmowy i zaczęło się myślenie ogólnokrajowe, aby ten samorząd, który zaczyna się tam gdzieś od sołectwa przez gminę do powiatu, a kończąc na sejmiku wojewódzkim, żeby odrodzić. I naprawdę trzeba się mocno pokłonić i pamiętać o tej wielkiej roli tych, którzy prawnie potrafili do tego doprowadzić. W naszej gminie były takie ruchy, zbierano też chętnych. No ja wtedy byłem mocno zaangażowany w te sprawy raperswińskie i zawodowe. Tam mi się jakoś uśmiechała jakaś kariera. Myślałem też, może by tak powiem, popracować troszeczkę naukowo, do tego trzeba mieć trochę spokoju. Ale to też wszystko, tak powiem, się mocno nakręcało. Mój syn skończył wtedy 15 lat, skończył szkołę numer 2 w Ołtarzewie, gdzie jeszcze sam kończyłem, kiedy dyrektorem była pani profesor Maria Łopatkowa. Musieliśmy się zastanowić, do jakiego pójdzie liceum. Więc nie miałem w planie i
nie miałem nawet czasu bardzo interesować się, ale wiem, że rozpoczęły się już takie typowe zabiegi szukania kandydatów na radnych, szukania kandydatów na burmistrza, no ponieważ nasza gmina po tym nowym podziale terytorialnym, jedna z 7 gmin w powiecie warszawskim zachodnim, była gminą miejsko-wiejską i przysługiwał głównemu urzędnikowi tej gminy tytuł burmistrza. W gminach takich jak Izabelin, Babice czy Leszno byli wójtowie, prawda? Wtedy w naszym tutaj części, może nie tyle w osiedlu Ołtarzew, co właśnie we wsi Ołtarzew dalej, bardzo aktywni byli członkowie Solidarności Rolniczej. Oni też, tak powiem, poszukiwali chętnych. No i pamiętam, że pierwszym burmistrzem pierwszej kadencji został już świętej pamięci Lech Isakiewicz. Tak. Mamy jakąś książeczkę w bibliotece dla dzieci, bo też pisał. To prawda. Popytać, nie wiem, o radnych waszych tam z osiedla, jeśli pamiętasz, bo ja, ale to już jest kolejny rok, bo to zdaje się pierwsze wybory do od 90 roku. Ja pamiętam, jak wtedy w Macierzyszu mieszkałam i też tam się troszeczkę zaangażowałam w wyłonienie takiego nowego kandydata naszego na radnego. Pamiętasz, kto wtedy został radnym z waszego osiedla? Radnym na naszym osiedlu przynajmniej przez pierwszą kadencję był dzisiaj już nestor tych działań i także członek Towarzystwa Miłośników Ołtarzewa, pan Ryszard Syndoman. Pan Ryszard Syndoman, on też mieszka na naszym osiedlu. On był radnym z tej części gminy. Patrzysz, tutaj masz coś wydrukowanego? Ja sobie jeszcze, tak powiem, zaznaczyłem takie ważniejsze rzeczy do kalendarium 89. I musimy pamiętać jeszcze, tak powiem, po kolei. Mówiliśmy już o wyborach, 4 września i te słynne słowa wspaniałej aktorki, która powiedziała: proszę Państwa, chciałam tylko dzisiaj powiedzieć, że 4 czerwca w Polsce skończył się komunizm. Tak. Pani Szczepkowska bardzo... Szczepkowska, tak. Natomiast musimy pamiętać, że niedługo potem były tam takie malutkie przepychanki, bo oczywiście po kontraktowym Sejmie niełatwo było nie dość, że wprowadzić nowych posłów z ramienia Solidarności, to jeszcze nawet nie marzyło się tutaj działaczom Solidarności, że od razu będzie polski premier. Prawda? Więc początkowo generał Kiszczak próbował w sposób dosyć energiczny planować rząd, ale w końcu ustąpił i 12 września Tadeusz Mazowiecki, desygnowany przez Lecha Wałęsę, został premierem. I to była wielka sprawa. Przemawiał w Sejmie. Rzeczywiście zniósł to wspaniale, chociaż w trakcie przemówienia pamiętam, że musiał na chwilę odpocząć. Ale to była wielka rzecz. Natomiast wszyscy patrzyli, jak na to zareaguje cały świat, bo wy tu w Polsce, kochani, możecie, prawda, sobie tutaj zmieniać. Rosjanie na razie, tak prawda, lekko zszokowani, nic na to nie mówią, ale zobaczymy, co na to powie wolny Zachód. I tutaj wielką rzeczą, którą też będę pamiętał do końca życia, To była już głęboka jesień, od 9 do 14 listopada bardzo ważnym gościem dla Polski, a zwłaszcza dla premiera rządu Tadeusza Mazowieckiego, był Helmut Kohl,
wizyta, wspaniała wizyta i to wspólne spotkanie i modlitwa w zabytkowym kościele w Krzyżowej, gdzie panowie, że tak powiem, wymienili uściski, gdzie okazało się, że to już jest inny świat. I jeszcze, co było bardzo ważne, pan kanclerz musiał skrócić ten pobyt, dlatego że dowiedział się od swoich służb, że właśnie przewraca się mur berliński. Tak. I to było to, co Niemcy nam oddają zawsze, kiedy się mówi o tej najbliższej historii, najnowszej historii, że dzięki naszej solidarności można było marzyć o tym, żeby ten podzielony przez od 40. przez Jałtę. Tak, kraj się połączył. Mhm. I to bez żadnych konsekwencji, strzelań, Niemcy podzielone na dwie nierówne części stały się no, jednym wspólnym narodem. To była wielka rzecz. No i jeszcze jednym tchem, już jeśli pozwolisz, to dodam, że w grudniu, już przed samym, można powiedzieć, Sylwestrem, dokonał, tak, była taka kropka nad i. Polska Rzeczpospolita Ludowa została wykreślona ze spisu państw świata i powstała Rzeczpospolita Polska, a nasze godło przywdziało koronę. Tak jest. Biały orzeł w koronie. Też to pamiętam. I to było to wielkie to wydarzenie, które się zdarzyło w roku 89. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać od siebie, czy... Ja człowiek to mówi z takim wzruszeniem, bo my mamy szczęście, że urodziliśmy się kilka czy kilkanaście lat po wojnie, kiedy ten straszny czas pamiętamy tylko z opowiadań dziadków i rodziców. I potem przyszło nam żyć w takim zniewolonym kraju, gdzie no, jednym żyło się lepiej, drugim gorzej. Ale było to tak bardzo siermiężnie i przeciętnie. I jedno, co tak powiem, co nam zabrano, to takie jakieś większe marzenia. No, Polak Polski Ludowej był obywatelem troszeczkę, tak powiem, gorszej kategorii w świecie. Przede wszystkim był jakby odarty z takiej wolności i marzeń. Wolno mu było, prawda, się kształcić, wolno mu było pracować, a jakże, no przecież bez pracy, ale nie mógł spokojnie myśleć o jakichś podróżach w świecie. Prawda? Środki, jakie miał za tę swoją lepszą czy gorszą pracę, były takie, że pozwalały tylko na jakiś bardzo, bardzo skromne życie. No tak było w wielkiej większości. A tu okazuje się, że można mieć paszport. A tutaj można w szufladzie biurka. Ja zachowały mi się tam pewne paszporty, te nasze PRL-owskie, ale to pamiętam, jak człowiek wyjeżdżał za granicę. No w moim przypadku to jeszcze wyjazd za granicę, na przykład do tej Szwajcarii jeszcze w 89 roku, to trzeba było mieć wizę. Potem paszport trzeba było zwrócić. Wcześniej, kiedy pracowałem jeszcze w Muzeum Narodowym, to były lata 80. Miałem taki bardzo honorowy taki job. Byłem sekretarzem wspaniałego naukowca, wielkiego historyka sztuki, muzealnika, profesora Jana Białostockiego. Byłem taki jego sekretarzem technicznym. Aha. To jest obowiązki takiego sekretarza. To było przygotowywanie slajdów do wykładów pana profesora, a także dbanie o to, żeby w odpowiednim momencie złożyć formularze paszportowe, odebrać jego paszport, który był składany w Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Kultury, przywieźć ten paszport do pana profesora, on korzystał, a potem odwieźć szybciutko w ciągu, tak powiem,
dwóch dni po powrocie z zagranicy znowu na miejsce. A teraz proszę bardzo, paszport jest ważny lat co najmniej 10 i leży sobie w biurku właściciela. Piękna sprawa, prawda? Bardzo Ci dziękuję.